Po latach przerwy Leszno znów ma dwóch posłów. Miejsca w Sejmie zdobyli Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej i Wiesław Szczepański z Lewicy. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wczoraj wyniki wyborów do Sejmu. W okręgu nr 36 kalisko-leszczyńskim do podziału było 12 mandatów. Rozłożyły się równo 6 dla PiS i 6 dla opozycji. W okręgu nr 94 w niedzielnych wyborach do Senatu głos oddało 150 tysięcy 60 osób. Sprawdziliśmy, jak głosowano w poszczególnych powiatach w Lesznie, Gostyniu, Kościanie i Rawiczu. W ratuszu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela. Po raz 17 leszczynianie mogli sprawdzić wydolność swojego organizmu podczas testu Coopera. Szawer Leszno w ostatnim meczu sezonu wygrał ze Śląskiem Świętochłowice 87-72 i został drużynowym mistrzem Polski. Na Bulodromie Linum po raz 6 odbył się turniej Przyjaciół Petankę. W auli Zespołu Szkół Zawodowych w Olsztynie odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W gminie Śmigiel odbył się Hubertus, a więc Święto Myśliwych, Jeźdźców i Leśników.